Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy też poprzez stronę Tip & The Nation. Linki do obu portali na dole w informacji w opisie filmu. I teraz tak, aby móc korzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. I nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, na poprzednie wcielenia, w kwestiach zdrowotnych mogą zerknąć, na co zwrócić uwagę, nie diagnozuję. Również, moi drodzy, nie sprawdzam wiarygodności, sprawdzalności wróżby. Na przykład, jeżeli jest długoterminowa, sprawdź jak jest, czy ta wróżba dalej będzie się realizowała. Tego sobie nie robimy. Również nie sprawdzam wiarygodności, skuteczności, prawdziwości realizowanych wobec Was usług przez inne osoby wróżące. Jeżeli korzystałeś, korzystasz, warto sprawdzać to u źródła. Masz do tego prawo. I teraz tak, pytania tutaj na Wasze pytania, moje odpowiedzi poprzez tipa, bądź też przez magiczne wrota. Staram się realizować w ciągu 24 godzin. Daję sobie tak zwaną poduszkę bezpieczeństwa 72 roboczych godzin. Co to oznacza? To oznacza, że w piątki, które są pytania po godzinie 11, są i będą realizowane w następny dzień roboczy. Czyli zwyczajnie jest to poniedziałek, chyba że w poniedziałek jest jakimś świętem, wtedy nie realizuję Waszych pytań, moich odpowiedzi. W weekendy, święta nie pracuję z kartami. Tutaj, zatem też miejcie to na uwadze. Cóż jeszcze z takich ważnych informacji? Jeżeli zadajecie pytanie na live, to tylko w momencie trwania live'u. I to też jest istotne i do godziny maksymalnie 18 pytania wysyłamy, ze względu na to, abym mogła odpowiedzieć na wszystkie. I teraz tak, jeżeli korzystacie z magicznych wrót, pamiętajcie, jeden SMS to jest jedno konkretnie zadane pytanie. Wysyłacie SMS-kę pod numer 7636 w treści SMS-a wpisując INT.254, następnie skrót IT, Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli jest w pytaniu zagadnienie o kogoś, partnera, partnerkę, mamę, tatę, szefa, szefową, wujka, ciocię, podawajcie imiona tych osób. Jeśli posiadacie datę urodzenia, świetnie, jeśli nie, to sobie poradzę. W historiach praca na 3 miesiące, miłość na 3 miesiące, czy pół roku, rok czasu, warto zaznaczać status w pracy. Szukasz pracy, chcesz zmienić pracę, czekasz na przedłużenie, prowadzisz działalność gospodarczą, etc., etc. Jeżeli chodzi o kwestie miłosne, chcesz nowego związku, relacji, jakkolwiek, a czy też po prostu chciałabyś wiedzieć, czy jakiś związek się pojawi przy Tobie. Ważne jest też to, żebyście w pytaniach nie zadawali, czy wejdę w jakikolwiek związek, bo to jest jakość przyciąga byle jakość, a Wy tego chyba nie chcecie, tak? Czy wejdziecie w związek? Tak dobrze jest zadać pytanie. Jeżeli jesteście tutaj osobami, które chcieliby już szukać osoby docelowej, partnera, partnerkę, która może się okazać tą na długie lata, no to też gdzieś tam warto to zaznaczać w pytaniu. Pamiętajcie też o tym, że treść pytania ma znaczenie. Mam te informacje z Waszych weryfikacji. Mianowicie, jeżeli zadasz pytanie, kiedy poznam osobę do związku docelowego, nie oznacza to tym samym, że w tym momencie wchodzisz z tą osobą w związek. Wtedy poznajesz tą osobę, a w związek możecie wejść. W tym samym dniu, nie wykluczam, za miesiąc, ale również za 5 lat. Zatem warto zadać pytanie, kiedy się wejdzie w związek docelowy. To tak między nami. No dobrze, moi drodzy, to jeżeli chodzi o kwestię magicznych wrót. Gdy pytanie jest dobrze technicznie zrealizowane, dostajecie zwrotkę z magicznych wrót, że pytanie zostało przekazane doradcy. Natomiast jeśli jest ono zgodne z BHP i zasadami Tarota, ja udzielam odpowiedzi, wysyłam Wam informację, w którym filmiku się ona pojawiła, ta odpowiedź rzecz jasna, i zastrzegam sobie prawo do tego, aby nie udzielić odpowiedzi na pytanie, które nie są zgodne z zasadami BHP Tarota. A zatem też miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o tipa, tam wystarczy Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli o kogoś pytacie, poproszę również o imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia i punkty czasowe,
również warto zawierać ramy czasowe, ale również i tutaj statusy, jeżeli pytacie o te prognozy, nazwijmy to ogólne. I teraz tak, na tipie nie trzeba zaznaczać, że na YouTube, bo wszystkie pytania są realizowane, bo ze względu na to, że nie mam jak Wam odpisywać. Na tipie jest jakaś awaria z PayPalem. Co to oznacza? Widzę płatność w PayPalu, ale nie widzę wiadomości na tipie. Zatem coś tutaj jest nie tak, zatem jeżeli chcesz kierować swoje zapytanie poprzez tipa, to po prostu powiel to samo pytanie, co wysyłasz na tipie do mnie na maila. Jeśli masz na to ochotę, rzecz jasna, jeśli nie, to po prostu wybierz inną formę płatności. No niestety, dobijam się już od 2 dni, kiedyś ta komunikacja była błyskawiczna, a teraz nie do końca to funkcjonuje. Spróbuję im po prostu nie wiadomości prywatnej, tylko w wiadomości na walla im wrzucić, może zadziałają. No dobrze, zatem myślę tyle tytułem wstępu. Ja jestem tarotistką Magiatis, mam na imię Magdalena, tarot, numerologia, karty anielskie, rytuały, więcej informacji na dole. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię tipka, to właśnie mam pytanie na mailu. Tutaj jest pytanie, od Anity. Co czuje do mnie? I jak się rozwinie ta osoba, ta znajomość? Anitko, na live jest tylko podczas live'u pytanie, wiesz? W poniedziałki jest polajfowe, gdy są wysłane na przykład po 18, to wtedy są brane na Wasze pytania i odpowiedzi. Także jeżeli chodzi o live'a, to w trakcie live'a te pytania zadajemy. Okej, kwestia układu partnerskiego między Wami, jak to wygląda? Okej, dobra. Tak, odwróćmy kamerkę i plum. No dobra, układ partnerski. Co czuje do Ciebie ta osoba? Jak się rozwinie ta znajomość? Układ partnerski. Co czuje do Ciebie ta osoba? Jak się rozwinie ta znajomość? Okej, i teraz tak, jego osoba ma w głowie, co ma w sercu, co chce zrobić. Okej, i tu popatrzmy, jak to wygląda. Tu, to co jest w stanie między Wami. Tak, i jaka jest ewentualna przyszłość tej relacji tutaj, jak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tej relacji, już tłumaczę i zaraz powiem więcej. Jego osoba w jakiś ten sposób również siebie przekonuje, co jest dla niego dobre. Jeżeli chodzi o kwestię emocji, ja mam wrażenie, że w ogóle ten mężczyzna jest zamknięty emocjonalnie, nie tylko na Ciebie, ale ogólnie. Jakby on w ogóle się wypalił emocjonalnie. Karta rycerza była, ja mam wrażenie, że on ma ochotę w ogóle gdzieś zniknąć. Ma ochotę gdzieś w jakiś sposób się, nazwijmy to, nie wiem, przeprowadzić, wyprowadzić. Jeżeli byście Wy mieszkali ze sobą, to on się wyprowadza. Bądź wyprowadza się z miejsca, w którym jest, na zasadzie byle dalej, potrzebuje pewne rzeczy emocjonalne poskładać, ale też walczę sam ze sobą, w którą stronę mam zmierzać. Pytasz, co czuję do Ciebie. Nie mam historii emocjonalnych, które miały mówić o tym, że jest uczucie kocham, ale raczej jest potrzeba w jego osobie zmian, bo jego serce idzie przez aspekt fizyczny póki co, a nie taki, nazwijmy to, emocjonalny, jak to winno w sercu być. Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to będzie wyglądać, uwiera Cię ta cała sytuacja, o której tu napisałaś, nie chciałabym o niej mówić głośno. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj, to co Wam poprzeszkadza, król monet może mówić o tym, że również stanie między Wami jakaś osoba, ale również historia, nie wiem, pracy, być może historia związana z
finansami również w jakiś ten sposób może być tak zwaną przeszkodą między Wami. Karty pokazują, co jeszcze jest do przepracowania. Karty pokazują, że jakaś osoba nie potrafi sobie poradzić z jakąś stratą, z tym, że gdzieś tam coś umyka tutaj. Karty też pokazują to, że jakaś osoba, kobieta ma zbyt duży wpływ na decyzję tego też mężczyzny emocjonalne. I teraz tak, pytasz, jak się rozwinie ta relacja. Tu jest jakby trochę takie lawirowanie w całej tej sytuacji. Tu ja mam wrażenie, że jego osoba będzie funkcjonowała na nowej płaszczyźnie, na innych historiach emocjonalnych niż aktualnie one są realizowane. Tu jest tak, szansa na nowe historie życia. Tutaj gdzieś tam już błądzę po omacku, zaczynam tutaj w jakiś tam sposób doszukiwać się czegoś. Nie jest ktoś sobą, tylko pokazuje siebie tak, jak druga strona chciałaby według tej osoby realizującej widzieć, czyli tak jak na przykład panu, którego pytasz, może iść w zamiarach takich, jakich jemu się wydaje, że ty potrzebujesz. Tu jest bierność, która się też rysuje. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że jego osoba jest pokazana do Ciebie, jeżeli chodzi o kwestie romansowe. Do 2 lat pojawi się przy Tobie osoba docelowa. Zatem tak. Pozdrawiam Cię. Teraz idziemy na magiczne wrota. Jest tu pytanie od Marii. Proszę o rozkład 12 domów. Maria, rozkład 12 domów. Maria, rozkład 12 domów. Maria, rozkład 12 domów. Maria, rozkład 12 domów. I teraz tak, karta 9 kielichów może mówić o tym, że funkcjonujemy troszkę według potrzeb innych, bądź spełniamy potrzeby innych, żeby tego sobie nie robić. Karty też pokazują tutaj, że w historiach tych, nazwijmy to finansowych, mogą pojawić się jakieś straty związane z majątkiem rodowym. Jeżeli będzie się sprzedawało jakąś nieruchomość, to może ona być ze stratą. Jeżeli mamy jakieś kłopoty finansowe, to gdzieś tam te kłopoty finansowe należałoby już w jakiś sposób porządkować, żeby ktoś nie próbował w jakiś ten sposób zabrać nam coś dla nas wartościowego. Karty też tutaj pokazują, żeby zwracać uwagę na sprawy związane z wątrobą. Sprawy kobiece mi się w zdrowiu pokazują jako coś, na co warto by było zerknąć. W historiach emocjonalnych pokazuje mi się jakaś blokada tutaj. Również mam pokazane, że będą powroty z sytuacji, które gdzieś tam miały być zamknięte. Bo karty pokazują tutaj, że powracamy do spraw, które wydawały się być zamknięte, to będą sprawy na tle finansowym. I teraz tak, karty też pokazują, że jakiś mężczyzna będzie próbował, mężczyzna Pani znany, może próbować w jakiś ten sposób Panią zaszufladkować, ograniczać, czy w jakiś ten sposób niemożność zrobienia kroku dalej tutaj. Zatem tak to się tu zarysowało. Zatem realizować siebie tak, jak ja tego potrzebuję, nie iść w kierunku spełnienia potrzeb innych, bądź nie próbować w jakiś ten sposób realizować coś na tak zwany pokaz. Karty też pokazują uważać na jakieś zguby, straty, zawieruszenia. Również jeżeli gdzieś tam jest historia, nie wiem, sprzedaży, kupna jakiejś nieruchomości, to mogą być to straty. Również karty pokazują tutaj, że jakieś tajemnice w historiach rodzinnych czy też rodowych będą wychodziły na światło dzienne. Również mam to pokazane tutaj, że powróci jakaś osoba, bo mi się tutaj pokazuje powrót osoby, która gdzieś tam, nazwijmy to, już miała albo się nie pojawiać, albo w jakiś tam sposób się nie mogła zdecydować, czy też określić, ale również może to być historia, która mówi o tym, że my wracamy do myśli o osobie, którą myśleliśmy, że już mamy za sobą, tak? Taka jest tutaj też podpowiedź. Karty też pokazują ograniczenia poprzez jakiegoś mężczyznę. Karty też pokazują uważać na właśnie wątroby, sprawy kobiece, a w emocjach mi się pokazuje jakaś blokada. I
tutaj warto by było coś gdzieś tam przepracować w sobie. Karty też pokazują, będzie to czas, w którym będą szanse na poprawę jakości jestestwa, warto po nie sięgać i warto z nich korzystać. A na razie tyle. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że to było na YouTube, bo inaczej 12 domów nie jestem w stanie zrealizować. Proszę o horoskop miłosny na najbliższe 3 miesiące. Ewa, nie piszesz, czy jesteś sama, czy jesteś z kimś. Okej. Horoskop miłosny na najbliższe 3 miesiące. Horoskop miłosny na najbliższe 3 miesiące. Horoskop miłosny na najbliższe 3 miesiące. Pokażcie kartę. Horoskop miłosny na najbliższe 3 miesiące. Będzie się gdzieś tam taka wewnętrzna potrzeba rodziła odcinania od czegoś, coś, co uwierało, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne. A w pierwszym miesiącu od dnia dzisiejszego karty pokazują możliwe jakaś destabilizacja, być może poczucie oszukania przez plotki bądź niepotwierdzone informacje. Karty też pokazują uwalnianie się od czegoś takie zupełne. Również jest tutaj informacja, że poprzez jakąś kobietę, która jest samotną, może pani tutaj, czy też możesz w jakiś sposób realizować się emocjonalnie, bo karty pokazują nowe uczucie poprzez jakąś samotną kobietę, bądź która jest sama jako fakt, bądź czuje się samotna, mimo że na przykład jest w związku. To też jest taka tutaj podpowiedź. Zatem tak, jest szansa na historię emocjonalną. Również może to być historia emocjonalna, która rysuje się tak jakby długo, coś nie mogło się zrealizować i nagle się pojawia. Zatem taka jest podpowiedź od kart w ciągu 3 miesięcy, jeżeli chodzi o historie miłosne. Pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanko. To nie jest na YouTube. Tu. Witam w Madziu. No, czy ta randka będzie udana? Dobra. Czy ta randka będzie udana? Czy ta randka będzie udana? Czy ta randka będzie udana? Pokażcie karty. Czy ta randka będzie udana? Pokażcie karty. Jest jakaś blokada, jeżeli chodzi o kwestię tej randki. Tak jakby ktoś miał związane ręce, ale zobaczymy. Czy ta randka będzie udana? Może się ktoś spóźnić, a może gdzieś tam, nie wiem, ktoś pomylić daty. Warto by było w jakiś ten sposób to wszystko sobie ustabilizować, bo dziewiątka była, bardzo często mi mówi, ktoś się zaspał, przespał coś, tak, na tej zasadzie, ale również poprzez o czymś ktoś zapomniał, musi zrezygnować, zatem o ile ta randka się odbędzie tutaj, to ta randka może być w jakiś tam sposób udana z pewnym niedosytem. Tak mi się to pokazuje. I teraz tak. Patrycja. Kiedy, w jakich okolicznościach poznam przyszłego partnera do stabilnego związku? Czy na czas ma wpływ ewentualnie wyjazd za granicę w tym roku? Nie mam pojęcia, czy to ma wpływ. Jeżeli zadajemy pytanie, kiedy, w jakich okolicznościach poznam przyszłego partnera, a nosiłaś się na przykład z wyjazdem za granicą, no to też myślę, że jest to brane pod uwagę, ale zobaczymy. Kiedy, w jakich okolicznościach poznasz przyszłego partnera do stabilnego związku? Kiedy? Pamiętaj o formie pytania. Poznanie, a nie wejście w związek. Poznasz partnery do przyszłego stabilnego związku, tak? Poznasz przyszłego partnera do stabilnego związku. Kiedy, w jakich okolicznościach możesz poznać przyszłego partnera do stabilnego związku? Patrycja.
Jeżeli chodzi o kwestię tutaj poznania osoby do stabilnego związku, zaraz Ci tutaj podpowiem, jak to może wyglądać. Mnie się pokazujesz tutaj z osobą do tak zwanego stabilnego związku w okolicach na czwarte lato od dnia dzisiejszego. Jest to osoba Ci przeznaczona. Mogą to być związane sprawy z administracją, bądź w urzędzie, bądź jakieś załatwianiu albo odkręcaniu jakichś spraw urzędowych, administracyjno-sądowych. Pokazuje mi się również jakiś mężczyzna, który będzie tutaj o Ciebie się starał w przyszłym roku, ale to będzie osoba, która niby jest wolna, ale aspekt poprzedniego życia będzie bardzo mocno rzutował na Waszą relację i Ty będziesz chciała to zakończyć, bo nie będziesz chciała być tą drugą, mimo że jesteś jedyną. Mam nadzieję, że będziesz wiedziała, co chcę Ci przekazać. Zatem partnera do stabilnego związku karty pokazują, poznajesz na czwarte lato w okolicy takich... Wy się będziecie musieli spotkać, po prostu. Los tak zadecyduje. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że będzie przy karcie tutaj Piątki Kielichów, mówi o tym, że będę załatwiała jakieś sprawy, sprawunki. Być może przy nieruchomości z domem, być może coś z własnym. Może się będę gdzieś tłumaczyła i ta historia się tu realizuje. Wcześniej, na przyszły rok, karty pokazują tutaj, że jest ktoś, kto będzie chciał o Ciebie się starać. Jest to osoba, która gdzieś tam jest osobą fizycznie wolną, mentalnie nie. I rzutuje, czy też porównuje to, jak było kiedyś do tego, jak jest teraz i Ty poczujesz się zdradzana. A czasem jest tak, że spotykamy kogoś, kto stracił kogoś nagle, próbuje układać sobie życie, a ciągle mówi o tej poprzedniczce. Tak? I taka historia mi się pokazuje. Gdy nie wejdziesz w tą historię, to możesz to przyspieszyć, co tu idzie. Ale to wszystko zależy od nas, czy realizujemy się tak. Czasem jest tak, że po prostu musimy w coś wejść, żeby coś zrozumieć, żeby czegoś doświadczyć. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Proszę horoskop na wrzesień. Co mnie czeka w tym miesiącu? Co czeka Cię w tym miesiącu? Pokażcie kartę, Patrycja. Co Ciebie czeka w tym miesiącu, we wrześniu 2020 roku? Patrycja, co Ciebie czeka we wrześniu 2020 roku? Dużo będzie komunikacji, wiadomości, będziesz dużo sobie weryfikowała wiadomości. Również ktoś będzie Tobą zainteresowany, bo się pokazujesz emocjonalnie tutaj, że ktoś jest gdzieś zainteresowany, ale to jest na zasadzie chciałabym, ale gdzieś tam nie do końca chyba potrafię. Zatem, co Ciebie czeka? Trzeba dbać o komunikację, o weryfikację w tych komunikacjach, nie brać udziału w jakichś tam plotkach. Karty też pokazują, że ktoś będzie wypytywał o Ciebie. Być może chciał od kogoś Twój numer przysłowiowy telefonu, bądź mail, bądź jakiś inny komunikator, ale to jest emocja, która się nie realizuje, bo ktoś nie umie się zdecydować, czyli niby chce, a z jednej strony nie do końca. Zatem tak, w historiach pracy komunikacja mi się tu pokazuje. W historiach zdrowotnych oczy, uszy, zatoki do kontroli. Pozdrawiam Cię. A czy... A to nie jest na YouTube. Okej. Dobra, idę dalej. A jak mi będzie szło poszukiwanie pracy w miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień? Czy dostanę jakąś ofertę? Szukam intensywnie, ale nie jest łatwo. Dobrze, patrzymy, kochani. Ania, jak będzie Ci szukało, jak Ci będzie szło poszukiwanie pracy od września do grudnia? Jak Ci będzie szło szukanie pracy? Czy dostaniesz ofertę w tym czasie? Pokażcie karty, czy dostaniesz ofertę w tym czasie? Ania,
Jak będzie we wrześniu? We wrześniu mogą być rozmowy. Mogą być rozmowy na tak zwanym szczycie. W październiku będą jakieś dwie opcje do wyboru, ale również poprzez tę rozmowę może być, nazwijmy to, coś w okresie, nazwijmy, próbnym, bądź umowa, która jest, nazwijmy to, nie umową o pracę, tylko każdą inną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Powiem Ci tak, w tym czasie masz szansę mieć zarobkowania, tak to bym nazwała. Masz szansę dostać informacje na temat jakby pracy na jakiś czas i to może być na zasadzie, nie wiem, czasu próbnego, ale ten czas próbny mi się nie definiuje tutaj umową przy Tobie i ja mam wrażenie, że w tym czasie intensywnie wysyłając CV, zwróci się do Ciebie jakaś firma czy instytucja, w której gdzieś tam to CV do tego czasu zostanie złożone. Zatem wysyłaj, wysyłaj. Aktywność zawodowa jest w tak zwanym międzyczasie, ale tu jest szóstka kielichów z trójką buław, która mówi o tym, że dostaniesz szansę rozwoju zawodowego w miejscu, w którym gdzieś tam już byłaś, czyli Twoje CV być może gdzieś tam funkcjonowało, ale oczywiście to nie znaczy, że masz zaprzestać wysyłać. Nie, nie, nie. A to, co zrobisz do tego czasu, wróci do Ciebie z możliwością rozwoju, a w międzyczasie coś chwilowego się pojawi. Mam nadzieję, że pomogłam. I teraz tak, kolejne pytanko. Film Ewelinka, proszę, mam nadzieję, że nie jesteś już za, że zdrabniam. Proszę o rozkład na nowy rok numerologiczny. Okej. Okej, Ewelina, rozkład na nowy rok numerologiczny. 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 Karta wyjściowa mówi tutaj, że należy pogodzić się z jakąś stratą, ale również uważać na taką roztropność, która może powodować, że gdzieś coś zawieruszasz i później gdzieś z czegoś ciągle możesz, bądź będzie taka potrzeba szukania. Piątka denarów również może mówić o tym, że gdzieś tam jest niepogodzenie się z czymś, co zostało gdzieś tam umknięte, co gdzieś tam została historia, nie wiem, jest jakiś niedosyt, brak kogoś, czegoś, jakkolwiek. To, co przeszkadza, karty pokazują, że trzeba wyjść poza ramy zachowań tych tradycyjnych. Czwórka buław mówi o tym, że obwarowaliśmy się danymi, nie wiem, zasadami, obwarowaliśmy się zachowaniem, stworzyliśmy sobie sferę komfortu i gdzieś tam poza nią nie wychodzimy. Warto wychodzić poza sferę komfortu, ale również, że czwórka buław mówi o tym, żeby zadbać o to, co się w czterech ścianach dzieje. To, co masz w głowie, jesteś w karcie maga pokazana, czyli wykorzystuj swój potencjał, ale nie daj się zmanipulować, tak? To, o czym wiesz, że gdzieś tam jakiś dyskomfort teraz Ci towarzyszy, ale ważne, żebyś uwierzyła w swoje możliwości, umiejętności, bo masz je całkiem spore. Również nie twórz sobie jakiegoś tam własnego świata, w którym funkcjonujesz, bo ono nie do końca może Ci dawać pełny i rzeczywisty obraz, tak? Karty pokazują tutaj, że jeszcze do półrocza w tym nowym cyklu numerologicznym będziesz powtarzała coś, co miało się nie realizować, tak? Czyli być może powroty do starych schematów. Zwróć uwagę na zdrówko, bo mi się stany zapalne przy tobie pokazują. Być może jakieś bóle głowy, coś przy kręgosłupie, również warto na to zwrócić uwagę, czy też ból głowy z kręgosłupem będzie miał związek. Karty pokazują tutaj, że będziesz doceniona. Ktoś zauważy Twój potencjał w końcu bądź nareszcie, tak? Tutaj. Lęki i obawy, karta kapłana. Jeżeli jest jakaś osoba, która jest pojawiająca się, znikająca, to jakby w tej konfiguracji ta osoba gdzieś tam w dalszym ciągu też będzie. Karty też pokazują, żeby ten nowy cykl numerologiczny nie rysował się na zasadzie tak zwanej połowicznej komunikacji. Siódemka mieczy mówi o tym, że funkcjonujemy w półprawdach, czyli nie mówimy czegoś, bo obawiamy się, że ktoś coś źle zrozumie. Siódemka mieczy nie bierzemy udziału w opiniotwórczości kogokolwiek. Siódemka mieczy uważać na
złodzieje czasu i energii, bo ktoś może chcieć wykorzystać nasze pomysły, nasz potencjał. Ten cykl nowy, numerologiczny, da Ci cenną lekcję, by wejść w następnym cyklu numerologicznym w znacznie korzystniejszą energię. Będziesz miała szansę na nowe życie, na nowe możliwości, na to, aby zapisać swoją kartę życia inaczej. A w jakim Ty jesteś cyklu, że to tak się rysuje? A teraz tak. 6, 7, 7, 14, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 3, 5, 8. No, to będziesz sprzątała. Będziesz sobie sprzątała. Zatem tak, wiesz co, masz jeszcze czas, zanim rozpocznie się ten nowy cykl tutaj, a dobrze by było, żebyś maksymalnie do 17 września rozpoczęła jakiś kurs, czegoś się nowego dowiedziała, wtedy ta lekcja tutaj nie będzie bolesną. Dobra? To taka podpowiedź ode mnie. Okej, idziemy dalej. Madziu, czy to już koniec naszej relacji? Buziaki, dobrze, już patrzymy. Czy to koniec Waszej relacji? Czy to koniec Waszej relacji? Czy to koniec Waszej relacji? Czy to już 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 koniec Waszej relacji? Nie, nie jest to koniec Waszej relacji. Jeszcze czegoś potrzebujecie od siebie. Ktoś czegoś się nauczył, nie nauczył, nie dostrzegł bądź nie zauważa czegoś. Nie, nie jest to definitywny koniec. Bo co jest nieuniknione, będzie pojednanie. Bądź powroty na tej zasadzie, tak? Anonimowo. Czy jego osoba w stosunku do Ciebie ma plany zbliżenia się do Ciebie, tak? Czy jego osoba w stosunku do Twojej jakieś plany zbliżenia się? Czy jego osoba ma w stosunku do Ciebie plany zbliżenia się? Pokażcie karty. Czy jego osoba, on jest obwarowany póki co, jakby w tak zwanej swojej fortecy, ale to nie. Na ten moment nie ma tego, bo są jakieś mylne założenia, być może przeidealizowane, przerysowane bądź błędne założenie, stąd nie ma planów zbliżenia się do Twojej osoby. A również mam wrażenie, że tutaj otoczenie nie pomaga, o tak powiem. Pozdrawiam Cię i ostatnie pytanie na dziś. Bardzo proszę o horoskop na nowy rok numerologiczny. Jestem. Horoskop nowy numerologiczny. Horoskop na nowy rok numerologiczny. Pokażcie karty. Horoskop na nowy cykl numerologiczny. Pokażcie karty. Pokażcie kartę tutaj. Nie wiem, czy ty się nie będziesz gdzieś przemieszczała w tym czasie, bo i gdzieś tam energia to definiuje, ale również i jakieś przeniesienie przenosiny, ale zobaczymy. To na czym stoisz? Giermek kielichów, zadbaj o poczucie własnej wartości, pracuj nad kompleksami i to, co uważasz, że nie umiesz, trzeba się nauczyć, to, co Ci się nie podoba, nagle zacząć realizować, podoba mi się, i w cechach charakterologicznych to, że Twoja wartość, Twoja osoba jest cenną. To, co przeszkadza, karta głupca, mogą być też historie związane. Karta głupca mówi, że tak jakbyśmy nie umieli zacząć czegoś od początku, bądź obawiamy się czegoś, co może się realizować od początku. Również karty tutaj pokazują to, żeby nie marnować jakby nowych szans. O, może w ten sposób. Karta dziesiątki monet może mówić o tym, że możesz budować sobie coś stabilnego, ale jest jakaś blokada wewnętrzna, być może w Tobie. Karta w przeszłości pokazuje się, że w historiach zawodowych mogło coś zostać jakby przegapione, ale również cesarz w przeszłości może mówić o tym, że była osoba jakaś wartościowa, bądź osoba, z którą możesz funkcjonować, pojawiła się w przeszłości.
wiadomości. Do połowy pierwszego tego cyklu, który się rysuje jako nowy, możesz uznać, że jest on dla Ciebie trudny. Z racji jakby momentu, w którym będziesz, dobrze by było, gdybyś sobie robiła tak zwane małe zawirowanie, przemieszczenie, przemeblowanie, przesortowanie, czyli tworzysz chaos, nad którym panujesz, żeby Ci się życiowy nie wtargnął, tak? Karty pokazują tutaj, żebyś unikała ludzi, którzy idą półprawdami, niedopowiedzeniami, którzy wyciągają od Ciebie tutaj również informacje, ale również, żebyś Ty nie szła na skróty. Karty pokazują tutaj, jeżeli jesteś osobą samotną, pojawi się ktoś, kto w jakiś tam sposób, nazwijmy to w bólach, ale będzie przy Tobie stał. O, może tak. Karty też pokazują tutaj, żebyś nie obawiała się tego, co los Ci chce zapisać, bo wcale te zdarzenia nie są wcale takie złe. Zwróć uwagę na układ hormonalny, a karta świata, masz nowe możliwości, wcale bym się... Bo ciągle mi się pokazuje, że na świecie być może jakaś przeprowadzka, być może jakaś podróż zagraniczna, bądź jakaś daleka, która jest tak definiowana, ale również mi się tutaj pokazuje coś z dzieckiem w tle i to będzie miało też bardzo duży wydźwięk, jeżeli chodzi o kwestię tego cyklu numerologicznego. Zatem mam wrażenie, że tutaj ten cykl również zdradzi Ci osobę, z którą będziesz funkcjonowała jako relacja, która może być przyszłościowa. Pozdrawiam Cię. No dobrze, moi drodzy. To wszyscy tutaj na dzisiaj. Zatem ja Wam bardzo dziękuję. Widzimy się wieczorem na live. Mam nadzieję. Ściskam. Całuję. Pa, pa.